państwu, naszym obywatelom, naszym kraju żyje się bezpieczniej i spokojniej. To dzięki Wam właśnie wzrasta poczucie bezpieczeństwa. Dzisiaj chcemy rozpatrzyć na Waszych oczach i przeprowadzić rekonstrukcję kolejnej sprawy. Otóż jest sierpień, ubiegły rok. Droga numer 11, godzina około 21.40, zapadł już zmrok, co nie jest bez znaczenia. Drogą numer 11 jedzie czarny Seat Ibiza. Podróżuje nim dwoje ludzi, małżeństwo. Małgorzata M, lat 39 i Michał M, lat 40. Albo odwrotnie. Jadą z Pojezierza Drawskiego na urlop w Sudety. Jazda trwa już 4 godziny, co nie jest bez znaczenia. Oto rekonstrukcja, proszę. Czwarta godzina mija, ale dobrze nam się dzisiaj jedzie. Ciepło, minęliśmy plesze i za jakieś 20 minut będziemy po Ostrowie Wielkopolskim. No wiesz, Małgorzato M, że przed Ostrowem zrobimy sobie jeszcze przerwę. Trochę oczy się klęją. Napijemy się kawy, a rozprostuję zdjęcia sobie nogi. Bardzo dobry pomysł, mój mężu Michale M. Kawy mamy cały termos. Ja też chętnie się napiję. Zatrzymaj samochód. O, tam na skraju lasu jest miły parking. Napij się kawy, a ja pójdę dalej w las zrobić. No dobrze, idź. Ja wypnę sobie kawy i też pójdę zrobić. Po tym, jak Michał M. zatrzymał swojego Seata Ibizę, żona Małgorzata M. pobiegła do lasu. Do lasu. On nalał sobie kawy z termosu i pił drobnymi łyczkami. Minęło 5, minęło 10 minut, minął kwadrans, a jego żona Małgorzata M. nie wracała. Zaniepokojony Michał M. dobił kawę, zakręcił dokładnie termos, dokładnie, zawsze był perfekcjonistą. Wysiadł z samochodu i poszedł szukać żony. Już 50 metrów dalej natknął się pod krzakiem na Małgorzatę N. wijącą się z góry. Jak się potem okazało, Małgorzata N., dokonując czynności, o której przed chwilą mówiliśmy, usiadła na jeża. Na jej ciele naliczono potem 37 ran podwyżki. Jeż oddalił się z miejsca przestępstwa w wykonanym kierunku. Tyle informacji, a teraz proszę panią aspirant, aby powiedziała, kogo dzisiaj poszukujemy. Proszę państwa, podajemy komunikat. Poszukiwany jest Jerzy J. Pseudonim Jerzy. Wiek z wyglądu 1,5 roku. Okrągła budowa ciała. Włosy obcięte na jeża. Twarz pociągła, zakończona charakterystycznym ryjkiem. Podejrzany dobrze się maskuje. W razie niebezpieczeństwa zwija się kłębem i trudno go zauważyć, nawet gdy mijamy go okrągło. Informacje prosimy kierować pod numer 0700 przez całą dobę lub pod numer 997. W niektórych regionach można już się dodzwonić z komórki pod numer 112.
Zapewniamy pełną anonimowość. Oczywiście. Oczywiście i obywatelu. Możesz być brawa albo...